Cześć, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. I dzisiaj przychodzę z tragiczną historią malutkiego Dylanka, która wywołuje bardzo skrajne emocje. Od ogromnego smutku, po wściekłość wręcz, ponieważ można było tej tragedii uniknąć. Wszystko zaczęło się 10 stycznia 2018 roku w Otway w stanie Ohio. W Stanach Zjednoczonych, kiedy to na świat przyszedł Dylan Groves. Urodził się jako wcześniak i był bardzo, bardzo malutki, ważył 2,5 kg, mierzył 48 cm. Zaraz po porodzie został mu podany tlen. A co najgorsze, Dylanek urodził się uzależniony od narkotyków. Stwierdzono ich obecność w jego organizmie i szybko zaczął wykazywać objawy zespołu odstawiennego. Drżenie całego ciałka i poty. Jego rodzice Jessica Groves, lat 39 i Daniel Groves, lat 41, nie interesowali się dzieckiem, nie zapytali nawet o niego, o jego kondycję i zdrowie. Chociaż ojciec Daniel Groves później w sądzie zeznał co innego, a Jessica ani razu dziecka nie przytuliła. Oboje byli uzależnieni od narkotyków. Małżeństwem byli od ponad 20 lat. Ich starszy syn Daniel Jr. miał 14 lat. Mieszkali w przyczepie. Jessica była licencjonowaną pielęgniarką, jednak jej licencja wygasła 31 października 2018 roku. W Stanach Zjednoczonych licencję trzeba odnawiać co dwa lata, a Jessica swojej już nie odnowiła. Daniel pracował w firmie Rural King. To taka sieć sklepów z artykułami rolniczymi. Sprzedawali między innymi części do ciągników i przyczep, kosiarki również żywy inwentarz, no po prostu wszystko dla rolników. W 2018 roku Jessica zaszła w ciążę, jednak odnotowała ten fakt, że jest w odmiennym stanie dopiero 5,5 miesiąca później. To było w październiku i trzymała go jeszcze chwilę w tajemnicy. Mężowi powiedziała o ciąży jakiś miesiąc później, a swojemu 14-letniemu synowi dopiero wtedy, kiedy on sam ją o to zapytał, ponieważ w pewnym momencie stało się to już Oczywiste. Brzuch był coraz większy i Daniel Jr. po prostu zapytał: Mamo, czy ty jesteś w ciąży? I Jessica odpowiedziała: Tak, jestem. I 10 stycznia 2019 roku Jessica i Daniel zjawili się w szpitalu z informacją, że to nadchodzi, jak powiedziała Jessica. Nie powiedziała, moje dziecko się rodzi. Dla niej to było to. Personel medyczny, który można powiedzieć, że jest zaprawiony w różnych dziwnych sytuacjach i z różnymi ludźmi, miał do czynienia, to wspomina, że tego przyjazdu Jessyki do szpitala nie zapomną, ponieważ kobieta była wyjątkowo niemiła, arogancka, niekomunikatywna. Odmówiła udzielania jakichkolwiek informacji i odpowiedzi na pytania. Była wyraźnie pod wpływem narkotyków. Ona nawet nie odczuwała bólu, i medycy chcieli się po prostu dowiedzieć, co wzięła. To ułatwiłoby pomoc jej dziecku, gdyby wiedzieli, jaka substancja znajduje się w jego organizmie. Bo było oczywiste, że jakaś znajduje się na pewno, ale Jessica nie udzieliła żadnej informacji. Odmówiła również oddania moczu do badania i uzyskano go dopiero, kiedy kobietę zacewnikowano. Test na obecność narkotyków wyszedł pozytywny, podobnie jak u Daniela, który próbkę moczu oddał bez szemrania. Dylanek, jak już mówiłam, urodził się w bardzo złej kondycji i od razu został mu podany tlen. Zainteresowania ze strony rodziców jego stanem zdrowia nie było żadnego. Dylanek został w szpitalu na 5 dni. Badania wykazały, że w organizmie dziecka znajduje się amfetamina, metamfetamina, fentyl i opiaty włącznie z morfiną. Personel medyczny skontaktował się z Opieką Społeczną do Spraw Dzieci, Child Service to się nazywa, aby oni sprawą Dylanka się zajęli, bo było oczywiste, że rodzicom dziecko wydane być nie może. Początkowo Opieka Społeczna chciała opiekunem dziecka ustanowić ojca Daniela, ponieważ sądzili, że jest on. Czysty, mówiąc językiem potocznym, czyli że nie znaleziono w jego organizmie narkotyków. Jednak szpital szybko zaprotestował, ponieważ było oczywiście zupełnie na odwrót. U Daniela również test na obecność narkotyków wyszedł pozytywnie, więc w takiej sytuacji postanowiono oddać Dylanka pod opiekę mamy zastępczej. Andrea Bowling była nauczycielką z 18-letnim stażem, kobietą bardzo ciepłą i kochającą dzieci. Dlatego, kiedy jej syn wyrósł i poszedł do koledżu, był już właściwie dorosły i miał swoje życie, postanowiła zostać matką zastępczą. I rozpoczęła cały żmudny, długi proces sprawdzający, czy w ogóle do roli matki zastępczej się kwalifikuje. Było w tym 40 godzin lekcji przygotowujących do zostania rodzicem zastępczym badania lekarskie, testy na obecność narkotyków, sprawdzanie czy nie była karana w przeszłości oraz sprawdzenie warunków mieszkaniowych. Po skrupulatnej weryfikacji wszystkich tych powyższych punktów, Andrea otrzymała wiadomość, że cały proces przeszła pozytywnie i od tej pory jest rodzicem zastępczym. Jak możecie się domyślić, to właśnie do Andrei zadzwoniono w sprawie Dylanka i zapytano ją, czy chciałaby zająć się noworodkiem z problemami. Nakreślono jej sytuację, że Dylanek przyszedł na świat uzależniony od narkotyków i przechodzi teraz wszystkie objawy i symptomy towarzyszące ich odstawieniu. Więc opieka nad nim nie będzie łatwa. Ale Andrea zgodziła się od razu, bez wahania. Wcześniej opiekowała się rodzeństwem w wieku 6 i 7 lat, i ta opieka trwała rok i 4 miesiące. A w listopadzie 2018 roku dzieci te wróciły do swoich biologicznych rodziców. A teraz Andrea miała się zająć nowonarodzonym Dylankiem. Kiedy do niej zadzwoniono w sprawie tej opieki, w godzinach porannych Andrea była w pracy. Zaraz też wzięła dwunastodniowy urlop, bo jak mówi, nie chciała oddawać Dylanka w ręce opiekunki i planowała jeszcze ten urlop przedłużyć. Zaopatrzyła się we wszystkie potrzebne dla maleństwa rzeczy, najważniejsze to mleko i pieluszki, jakieś ubranka, kocyk. Rodzina i znajomi też bardzo jej pomogli, podzielili się tym, co mieli. Kuzyn dał jej łóżeczko, ktoś ze znajomych kołyskę, w pokoju stał też fotel bujany, także... Andrea stanęła na głowie, aby w krótkim czasie, jaki miała, przygotować dom na przyjęcie maleństwa. I zrobiła to. Stworzyła dla niego prawdziwy dom. Dom przez duże d, na jaki dylanek po prostu zasługiwał. Andrea w szpitalu pojawiła się między 18 a 18:30. Przeszła tam czterogodzinne szkolenie z opieki nad dzieckiem, z objawami zespołu odstawiennego, a potem wspólnie pojechali do domu. I Andrea zajęła się Dylankiem z miłością i oddaniem, zapewniła mu spokój, bezpieczeństwo i troskę, a przede wszystkim była trzeźwa i cierpliwa a tego opieka nad Dylankiem wymagała, ponieważ on bardzo cierpiał z powodu głodu narkotykowego. Jak potem zaznała Andrea, trzęsły mu się ramionka i nóżki, miał drgawki, pocił się strasznie cały czas i gdy nie spał, chciał być noszony na rękach no właściwie przez cały czas. Cały czas chciał być yy, kołysany i tulony w ramionach. To mu pomagało zwalczać te symptomy. Po prostu potrzebował poczucia bliskości i tego, że jest kochany. I Andrea mu to dawała całą sobą. 24 stycznia ustalony był termin wizyty rodziców biologicznych chłopca Jessiki i Daniela. Kiedy przyszli, Andrea porozmawiała z nimi około pięciu minut, po czym wyszła z pokoju. No bo to był ich czas z synem. Jednak co Andrea od razu zauważyła, to nienaturalne zachowanie Jessiki. Była nadmiernie pobudzona i podekscytowana wymachiwała rękami i Andrea podejrzewała, że kobieta była pod wpływem narkotyków, więc od razu, gdy tylko wizyta dobiegła końca, zadzwoniła do opieki społecznej do spraw dzieci i poinformowała o tym. Czy wzięto to w ogóle pod uwagę, kiedy podejmowano decyzję o dalszym losie dylanka? Zaraz się okaże. 26 stycznia, czyli dwa dni po wizycie Jessiki i Daniela, Andrea zadzwoniła do pomocy społecznej zapytać, kiedy będzie kolejna wizyta rodziców, bo zazwyczaj odbywały się one raz w tygodniu, a ona po prostu chciała uzyskać konkretny termin, żeby mogła tam sobie swoje zajęcia poukładać. I wtedy właśnie poinformowano ją, że podjęto decyzję o przekazaniu chłopca jego ojcu. W poniedziałek, 28 stycznia, po zaledwie 12 dniach pobytu u matki zastępczej, miało nastąpić przekazanie Dyla na ojcu. Andrea próbowała protestować. Sugerowała, że to jednak trochę za wcześnie, ale kto by tam słuchał. Postanowiono oddać dziecko do domu, w którym zażywane są narkotyki, w którym to nienarodzone jeszcze dziecko od tych narkotyków zostało uzależnione. O jakiejś terapii dla rodziców, zanim dziecko z powrotem do nich trafi, raczej nikt nie pomyślał. Decyzja została podjęta, pieczątki przybite, akta równo w teczkach ułożone, po to, żeby potem można było powiedzieć zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Cytuję z pamięci. Słyszałam to już tyle razy, że dobrze ten cytat zapamiętałam. A dlaczego postanowiono oddać Dylana pod opiekę ojcu? Ponieważ przeszedł on test na obecność narkotyków, wyszedł on negatywny, więc jest czysty, możemy mu spokojnie oddać dziecko. Poza tym pracuje, więc jest porządnym obywatelem i dostał możliwość wzięcia półrocznego urlopu na opiekę nad dzieckiem, więc Dylan będzie miał na pewno świetną opiekę. Szkoda tylko, że nikt nie zadzwonił do jego zakładu pracy. Zrobiono to, kiedy już było za późno. A do tego testu na obecność narkotyków jeszcze wrócimy i wtedy okaże się, jak to się stało, że koleś uzależniony od narkotyków, nie będący w terapii, robi test i wynik jest negatywny. Daniel powiedział też pracownikom socjalnym, że nie miał pojęcia o uzależnieniu swojej żony, dowiedział się o tym dopiero po urodzeniu Dylana i że priorytetem dla niego jest bezpieczeństwo jego dzieci, małego Dylanka i Daniela Juniora. I było tylko jedno zastrzeżenie odnośnie oddania dylanka ojcu. Jessica, czyli matka, nie mogła przebywać w jego pobliżu, to znaczy mieszkać razem z nimi. Tam, z tego co doczytałam, była taka klauzula, że ona mogła przebywać w domu tylko w ciągu dnia, a w nocy miało jej tam nie być. Kolejna jakaś kuriozalna decyzja czy zastrzeżenie. Ten ktoś, kto to wymyślił, ja nie wiem jak on sobie to w ogóle wyobrażał. Jessica i Daniel byli małżeństwem od ponad 20 lat. Wspólnie mieszkali i jak ona teraz miała wyjść z domu, wyprowadzić się gdzie? Poza tym oni nie chcieli się rozstawać. Więc naprawdę ktoś myślał, że od tej pory Jessica nie będzie przebywać w tym domu? Nie potrafią zrozumieć toku myślenia osób, które wydały te decyzje z takim absurdalnym zastrzeżeniem. Czy też warunkiem do spełnienia. No dobrze, ale idźmy dalej. A zatem nadszedł poniedziałek 28 stycznia 2019 roku Dzień przekazania dylanka ojcu. Andrea dała Danielowi wszystkie rzeczy jego syna dała mu pieluchy, mleko, jego kocyk, w którym zawsze się do niej przytulał. Dała mu też zdjęcia, które Dylankowi zrobiła, i Biblię. Andrea uczęszczała na grupę modlitewną, na której modlili się za Dylanka, ponieważ ona od początku miała złe przeczucie odnośnie jego powrotu do biologicznych rodziców. Niestety, intuicja jej nie zawiodła. Na odchodne dała jeszcze Danielowi list, w którym napisała, jak bardzo pokochała Dylanka i że, jeśli to możliwe, czy mogłaby w jakiś sposób uczestniczyć w jego życiu. Zostawiła też swój numer telefonu: gdyby czegoś potrzebował, zawsze może liczyć na jej pomoc. Jednak nigdy się z nią nie skontaktował, a Andrea też już nigdy Dylanka nie zobaczyła. Na pożegnanie pocałowała go tylko ostatni raz w główkę. Andrea wspomina, że to przekazanie Dylanka ojcu było dla niej bardzo trudne emocjonalnie, bardzo go pokochała. Oglądałam jej zeznanie przed sądem i to widać, jak trudne to dla niej było i jak bardzo tę sprawę przeżyła. Bardzo, bardzo płakała. I nie chodzi o to, że Andrea nie chciała oddać dziecka. Ona zdawała sobie sprawę, że jest tylko matką zastępczą i że moment przekazania go rodzicom biologicznym nastąpi, ale. Nie za 12 dni to stanowczo za mało. Ona to wiedziała i myślę, że każdy z nas to wie. Jedynym warunkiem odzyskania dziecka powinna być ukończona terapia odwykowa rodziców. Niestety, stało się inaczej. Kontynuując, kiedy Dylanka przekazano pod opiekę Daniela, miały miejsce dwie wizyty u pediatry 7 i 21 lutego. Doktor zapisał w kartotece, że wszystko jest w porządku, dziecko dobrze się rozwija i nie zauważył też żadnych obrażeń. Daniel musiał regularnie przechodzić testy na obecność narkotyków w organizmie. Jessica musiała chodzić na zajęcia dla rodziców i do poradni do spraw uzależnień. Poza tym pracownicy opieki regularnie mieli sprawdzać kondycję dziecka i warunki, w jakich przebywa. Co tydzień taka wizyta miała mieć miejsce, i ostatnia. Odbyła się 28 marca 2019 roku, która przebiegła oczywiście dobrze. Dylanek był szczęśliwy i nie miał żadnych obrażeń. Pieczątka, teczka, szuflada. A ten dzień wizyty pracownika socjalnego, czyli 28 marca 2019 roku, był dniem, kiedy ostatni raz Dylanek był widziany żywy. Od tego momentu Rodzice dziecka unikali wszelkich kontaktów, nie odpowiadali na telefony, nie stawiali się na umówione spotkania, czy to z pediatrą, czy to w ośrodku uzależnień. Opieka społeczna nie mogła się z nimi skontaktować w żaden sposób. Ojciec anulował wszystkie umówione spotkania. Jak mówiłam, na telefony nie odpowiadali, w domu ich nie było i nie było wiadomo, co się stało, a przede wszystkim, gdzie jest. Dziecko, które oddali tym ludziom pod opiekę. Przez dwa miesiące ich szukali. Zadzwonili do pracy Daniela, w końcu, i dowiedzieli się, że Daniel nie pracuje już od połowy 2018 roku. No i sprawa półrocznego urlopu Daniela się wyjaśniła. Pracownicy socjalni udali się też do szkoły ich starszego syna, Daniela Juniora, zapytać, gdzie jest jego ojciec. No ale on oczywiście nie miał takich informacji. I jeśli chodzi właśnie o Daniela Juniora, ich starsze dziecko, piętnastoletnie już wtedy, to 24 kwietnia został on umieszczony w rodzinie zastępczej. Jessica zanotowała wtedy w swoim notatniku To najgorszy dzień mojego życia. Daniel i Jessica byli nieuchwytni i w końcu we wszystko została włączona policja. Na ich pukania do drzwi nikt nie odpowiadał. Ktoś ich widział poruszających się pojazdem typu kład w okolicach ich domu. Policja również ich widziała, ale niestety uciekli gdzieś tam w zalesionej okolicy, bo oni tak, mieszkali właśnie w takiej zalesionej okolicy, także zniknęli gdzieś między drzewami, ale policja dzięki temu wiedziała, że są w mieście i w końcu 10 czerwca uzyskali nakaz przeszukania i wkroczyli do domu poszukiwanej pary. W środku była Jessica Groves, a podobno miało jej tam nie być. Została natychmiast aresztowana. Na pytanie gdzie jest Daniel odpowiedziała, że nie wie. Dom został przeszukany i rzeczywiście był pusty. Znaleziono tam dosłownie kilka przedmiotów, które wskazywałyby na obecność dziecka w domu, w tym dwie fotografie dylanka. Te zrobione przez Andrę, matkę zastępczą. W międzyczasie w domu pojawił się Daniel, po czym gdy zorientował się w sytuacji, zabarykadował się w domu i sześć godzin zajęło, zanim w końcu Daniel został z tego domu wyciągnięty i zaaresztowany. Do sprawy przydzielona została detektyw z biura szeryfa Jody Conkle. Zaznała potem, że Jessica była bardzo nieprzystępna, zirytowana, bardzo niechętnie odpowiadała na pytania i w ogóle nie chciała rozmawiać. Zapytana, gdzie jest jej syn Dylan, powiedziała, że opieka nad dziećmi go zabrała razem z jej drugim synem, a na pytanie, w jakiej kondycji był Dylan, odpowiedziała, że było z nim wszystko w porządku, był zdrowy. Oczywiście, wszystko to kłamstwo, bo to właśnie opieka nad dziećmi zawiadomiła policję o tym, że Dylanek zniknął. Daniel początkowo mówił to samo co Jessica, że Dylana zabrała opieka, jednak potem się złamał i przyznał, że Dylanek nie żyje. Powiedział, że któregoś dnia wrócił do domu i znalazł go martwego w łóżeczku. Powiedział, że była to śmierć z przyczyn naturalnych, że nikt go nie skrzywdził. Nie widział żadnych ran ani skaleczeń na jego ciele, jednak nie chciał powiedzieć, gdzie to ciało się znajduje. Jessica w ogóle nie chciała rozmawiać, nawet wtedy, kiedy powiedziano jej, że wiedzą już, że mały Dylanek nie żyje. Wtedy również odmówiła jakiejkolwiek współpracy. W końcu Daniel po naciskach powiedział: Ok, wskażę wam miejsce ukrycia ciała, ale niestety okłamał ich. We wskazanym miejscu policja niczego nie znalazła. Detektywi oznajmili Danielowi, że okłamując ich i nie współpracując, tylko pogarsza swoją sytuację. A Daniel powtarzał w kółko, że chce się widzieć z Jessicą, bo się o nią martwi i detektywi pomyśleli wtedy, że może to nawet jest dobry pomysł zezwolić na takie widzenie i rozmowę na całkowitym luzie, tylko oni oboje może akurat z czymś się wygadają, więc zaaranżowali to spotkanie, zostawili ich samych. I początkowo para rozmawiała o swojej sytuacji, jakie zarzuty im postawiono. Jessica wspomniała, że kaucję dla niej ustalono na 100 tysięcy dolarów, a potem zaczęli szeptać, bo myśleli, że w ten sposób będą niesłyszalni. Mylili się. Daniel powiedział, że nie zdradził, gdzie jest ciało że wzięli go wczoraj, żeby ich zaprowadził do tego miejsca, ale on po prostu wskazał im pierwsze lepsze miejsce z brzegu, po prostu wyprowadził ich w pole i ustalili, że muszą trzymać się swojej wersji wspólnie. A potem rozmawiali już normalnie, głównie o tym, że martwią się o psy. To często powtarzali również detektywom. Natomiast o dzieciach nie wspomnieli ani razu. O nich się nie martwili. Ani razu w tej rozmowie nie wypłynęła sprawa starszego syna Daniela Juniora. Nie wyrazili zainteresowania co u niego. Nie martwili się czy wszystko w porządku, czy jest zdrowy. To ich nie interesowało. Jego imię nie padło ani razu w tej rozmowie. Tak samo jak imię ich drugiego syna, martwego już niestety. Ani razu nie wyrazili smutku, żalu po jego stracie. Jak również nie wykazali żadnych wyrzutów sumienia. Teraz funkcjonariusze mieli dowód na to, że Daniel ich okłamał co do miejsca ukrycia ciała. On, co prawda, jeszcze próbował nieco ściemniać, mówił nie wcale was nie okłamałem, ale wtedy Jodie Konkel uświadomiła go, że to szeptanie nic nie pomogło, ponieważ. Oni w tym pokoju mają bardzo dobre mikrofony ze wzmacniaczami, i wszystko się nagrało. To jak mówisz do Jessiki, że zrobiłeś z nas idiotów również. No więc Daniel po długich rozmowach i naciskach w końcu się ugiął i obiecał wskazać miejsce, w którym ukryli ciało swojego syna i zaprowadził ich tam. Była to dziewięciometrowa studnia. Tam wrzucili ciało swojego dwumiesięcznego dziecka. Teren ten był Danielowi bardzo dobrze znany, ponieważ często tam polował, także wiedział, że ta studnia tam się znajduje. Na miejscu zjawiła się ekipa policyjna, również strażacy, i zaczęto przeszukiwać dno studni na zasadzie łowienia. Długo na nic nie natrafiali, ale w końcu na coś się natknęli, jakieś pudło. Wyciągnęli je ze studni, nie wiedząc tak naprawdę, co to jest. Jednak smród rozkładu, jaki się stamtąd wydobywał, pozwolił im przypuszczać, że chyba właśnie tego szukali i nie pomylili się. To pudło to były dwie skrzynki, takie jak w sklepach spożywczych, na przykład na mleko są one używane, i były one połączone razem, owinięte czarną folią i oplecione dość, dosyć mocno łańcuchem z kłódką, obciążone kamieniami, żeby nie wypłynęło. A w środku znajdowało się malutkie ciałko dylanka owinięte w plastikowe torby i taśmę klejącą. Patolog, która potem zeznawała przed sądem, powiedziała, że tej plastikowej folii, która, którą owinięte było ciało, było po prostu mnóstwo. To była tylko kolejna warstwa, i kolejna warstwa, i kolejna warstwa. Bardzo ciężko było się do ciała dylanka dostać. A kiedy w końcu już to zrobiono, poddano je autopsji. Dylanek miał pękniętą czaszkę, złamane żebra, złamane rączki i nóżki. Na powierzchni całego ciała, od główki po nóżki, były siniaki. Matka zaznała potem w sądzie, że nie pamięta, jak doszło do tych obrażeń, ale na pewno było to przez przypadek. To pamięta dokładnie, że przez przypadek. Patolog stwierdził, że śmierć Dylanka nastąpiła pod koniec marca, Czyli musiało to nastąpić zaraz po wizycie z opieki 28 marca, być może tego samego dnia. I tak też było, ponieważ potem w sądzie ojciec dziecka Daniel zeznał, że jego syn zmarł właśnie 28 marca 2019 roku, kilka godzin po wizycie pracownicy opieki społecznej do spraw dzieci. I ona nie zauważyła żadnych obrażeń u Dylanka, więc nasuwa się pytanie, czy ona w ogóle. Przeprowadziła jakieś oględziny stanu zdrowia tego dziecka. Oprócz tych licznych obrażeń w organizmie dylanka znaleziono również obecność narkotyków, a konkretnie metamfetaminę. Rozpoczął się proces. Daniel powiedział, że on nic nie zrobił, w żaden sposób nie skrzywdził swojego syna, po prostu wrócił któregoś dnia do domu i dziecko nie żyło znalazł je w łóżeczku. Na pytanie, dlaczego nie zawiadomił policji, czy nie zadzwonił do opieki społecznej, powiedział, że uległ presji Jessiki, która straszyła go tym, że wszyscy jego obwinią za śmierć Dylanka, ponieważ był on pod jego opieką. Także uległ jej namowom i pomógł w ukryciu ciała. Jessica przyznała się do spowodowania śmierci swojego syna, ale tak jak już mówiłam wcześniej, powiedziała, że był to przypadek, że po prostu go upuściła. Ciężko mi sobie wyobrazić taki jednorazowy przypadek w cudzysłowie oczywiście, który spowodowałby tak poważne obrażenia, tyle złamań, siniaków i ostatecznie śmierć. Zeznawał również starszy syn pary, Daniel Junior, teraz już 15-letni, który znajdował się wówczas pod opieką ciotki. Zaznawał przeciwko swoim rodzicom, tak swoją drogą, to co to dziecko musiało w tym domu przejść i na co patrzeć? Daniel Junior zeznał, że widział raz swojego brata z sinymi śladami na twarzy i z obitą główką. Zapytał mamy, co się stało, i Jessica odpowiedziała mu, że łapacz snów spadł na Dylana i on rączkami zaplątał się w ten łapacz snów i, no i się pokaleczył. Brzmi to oczywiście niedorzecznie dla nas, ale Daniel Junior, pamiętajmy, on miał tylko 15 lat. A Jessica była jego mamą i no, powiedziała mu to, co powiedziała. Pewnie był dosyć mocno skołowany i zdezorientowany, ale tak jak mówię, no, to była jego mama. Podejrzewam, że nie dopuszczał do siebie takiej myśli, że mogła ona cokolwiek złego zrobić jego młodszemu bratu. Pamiętacie, jak wam mówiłam, że wrócimy do zdanego przez Daniela testu na obecność narkotyków który to test wykazał, że Daniel jest czysty i pracownicy opieki tak ochoczo zaraz oddali mu dylanka. No właśnie, a więc Daniel Junior zeznał, że tata kazał mu oddać mocz do takiego pojemnika, a potem przelał to do mniejszego pojemniczka, może dlatego, że łatwiej taki mniejszy pojemniczek ukryć. Oczywiście Daniel Junior nie wiedział po co, no ale my wiemy, prawda? Tak się przechodzi testy na obecność narkotyków. Daniel potem w sądzie powiedział, że ten mocz był dla jego przyjaciela, a nie dla niego, że on wcale nie okłamał opieki społecznej i że nie oszukiwał na tym teście. Zapytany przez prokuratora, dlaczego w takim razie temu swojemu znajomemu nie oddał swojej próbki moczu, tylko prosił o to swojego syna, odpowiedział, że dwa dni wcześniej palił marihuanę, no i nie był pewien, jak długo ona się utrzymuje w organizmie i czy jej obecność nie wyjdzie na teście. Także jakby sam siebie, wydaje mi się, w tym momencie pogrążył, bo skoro zapalił tę marihuanę i nie miał pojęcia, jak długo Utrzymuje się ona w organizmie, i czy ona wyjdzie na tym teście, czy nie wyjdzie, więc musiał się obawiać, że może tego testu nie zdać. I dlatego przyszedł mu do głowy taki niecny plan. Jessica podczas zeznania zasłaniała się cały czas niepamięcią i robiła z siebie ofiarę. Naprawdę, oglądając to jej zeznanie, nie umiałam oprzeć się wrażeniu, że ona tutaj właśnie gra ofiarę. Mówiła, że to ja będę musiała żyć z tym do końca życia, bez moich dzieci i tego typu podobne historie, albo powiedziała też takie zdanie: No przecież siedzę tutaj i się przyznaję. I było to wypowiedziane w takim sensie: czego jeszcze więcej ode mnie chcecie odczepcie się wreszcie. Także no było to dosyć takie aroganckie. Płakała cały czas, to znaczy trzęsły się jej ramiona, pociągała nosem, ale tak szczerze to nie zauważyłam ani jednej łzy podczas całego jej zeznania. Może po prostu tak szlochała nad swoim losem. Daniel zeznał też, że nigdy nie widział Jessiki, która. Byłaby agresywna w stosunku do Dylana i w jakiś sposób go zraniła. Poza tym, przez te całe 24 lata ich małżeństwa, no Jessica nigdy nie była osobą, która zrobiłaby krzywdę ich synowi, wręcz przeciwnie, zawsze była troskliwą i kochającą matką dla ich starszego syna, Daniela Juniora tak powiedział Daniel. Ale potem w trakcie jego zeznania, kiedy prokurator drążył i drążył, okazało się, że jednak były takie momenty, w których Daniel widział, jak Jessica zachowuje się agresywnie w stosunku do Dylana, jak nim potrząsa w nerwach z tego powodu, że Dylanek płakał. Pani prokurator przesłuchująca Jessicę była bardzo rozemocjonowana i w pewnym momencie nawet krzyczała, co w sądzie raczej nie powinno mieć miejsca, ale Chyba trudno się dziwić, sprzeciwu też nie było. Myślę, że wszyscy, jako po prostu ludzie, byli tą sprawą wstrząśnięci. Martwe ciało Dylanka leżało w tym domu przez kilka dni, zanim jego rodzice owinęli go w worki foliowe, włożyli do skrzyni, którą wypełnili kamieniami, owinęli czarną folią oraz łańcuchem, i wrzucili do studni. Najbardziej emocjonującym zeznaniem było zeznanie Andrei Bowling, matki zastępczej, ale tak naprawdę jedynej prawdziwej matki, jaką Dylanek miał w swoim krótkim życiu. Opowiedziała o wszystkim: o tym, jak pojechała po Dylanka, jak się nim opiekowała i jak po 12 dniach przekazano dziecku ojcu. Po tym, jak zgłosiła, że matka na spotkaniu z dzieckiem była pod wpływem narkotyków. Ta kobieta tak płakała podczas zeznania. Że sędzia musiał zarządzić chwilę przerwy. Jessica Groves została skazana na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Daniel Groves został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 47 latach, czyli biorąc pod uwagę jego wiek, 40 lat, no to właściwie dożywocie. Ale jest jedna kwestia jeszcze dotycząca tej sprawy, którą przyznam, z przyjemnością Wam przekazuję, bo mnie ona ucieszyła, a mianowicie dwie pracownice opieki społecznej do spraw dzieci zaangażowane w sprawę, między innymi właśnie Dylana Grovesa, ale nie tylko, bo tam była mowa jeszcze o czterech innych sprawach, w których dopuściły się zaniedbań i błędnych decyzji, chociaż... Czy oddanie dwumiesięcznego dziecka, który urodził się uzależniony od narkotyków pod opiekę parze narkomanów, można nazwać błędną decyzją? Nie, to była po prostu bezduszna i nieodpowiedzialna decyzja. I właśnie jedna z tych czterech spraw, w których te dwie kobiety podejmowały znaczące decyzje, zakończyła się również śmiercią dziecka, tak jak w przypadku Dylanka. I obie te kobiety straciły pracę i zostały postawione w stan oskarżenia. Nie przyznają się do winy. Nie mogłam znaleźć informacji, jaki wyrok zapadł, ale już sam fakt, że straciły pracę, jest budujący bo nieczęsto niestety się to zdarza a powinno. Wtedy pracownicy zastanowiliby się trzy razy, zanim przybiliby tę cholerną pieczątkę. Andrea Bowling, matka zastępcza, ale jak już mówiłam, jedyna matka, jaką Dylanek tak naprawdę miał, bardzo go pokochała. A kiedy dowiedziała się, jaki los zgotowali mu jego tak zwani rodzice, nie mogła dojść do siebie przez długi czas. Ale kiedy już uporała się z pierwszym etapem żałoby, wspólnie z bratem, bratową i najbliższą przyjaciółką opracowali plan, który nazwali prawem Dylana, a który skupia się na poważnych i trwałych zmianach w procesie ponownego jednoczenia rodzin w Ohio. Jak powiedziała Andrea, nie spoczniemy, dopóki nie zostaną wprowadzone konkretne zmiany, które są bardzo potrzebne. Jedyne, co może mnie uspokoić, to świadomość, że życie Dylana zostanie wykorzystane, aby pomóc innym dzieciom, bo jego krótkie życie zasługuje na jakiś cel i sens. I to już koniec tej jakże wstrząsającej sprawy. Ja wiem, że mówię to właściwie za każdym razem, ale morderstwa dzieci, i to jeszcze z rąk ich rodziców, wstrząsają mną najbardziej. A w tej sprawie emocje są no, bardzo skrajne. Jak już mówiłam na początku, od ogromnego smutku z powodu losu, jaki spotkał Dylanka, po ogromną wręcz wściekłość. Na system, który jest bezduszny, bezrefleksyjny i nieodpowiedzialny. To o ludziach, bo za systemem zawsze stoją ludzie. Andrea codziennie zapala świeczkę obok fotografii dylanka ku jego pamięci. Dzisiaj zróbmy to również my. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie, i mam nadzieję, do usłyszenia.